Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, bardzo ciekawa partia przed nami. Takiej pewnie jeszcze nie widzieliście, gdyż debiut nieco zaskakuje. Partia rozegrana online, 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. Więcej szczegółów w opisie tego turnieju. Powiem tylko, że w puli nagród tego turnieju jest aż 220 tysięcy dolarów. Występuje w nim m.in. mistrz świata Magnus Carlsen, a partia jest pomiędzy Janem Niepomniaszczym a Maksymem Wasielagrawem. Rosja kontra Francja. Niezwykle ciekawy pojedynek. Moi drodzy, białe rozpoczęły ruchem B3. Co jest jeszcze całkiem normalne, bo taki ruch się spotyka dosyć często, ale reakcja czarnych w tym momencie jest niezwykle zaskakująca. Moi drodzy, A5 gra zawodnik powyżej 2750 rankingu. Zaskakujące zagranie. Ta partia naprawdę nabierała takich rumieńców. Tutaj trzeba było się wykazać niezwykłą twórczością szachową, więc debiuty wszystkie są odstawione na bok. No ale o co w tym posunięciu chodzi tak naprawdę? No prosty plan, bo jeżeli jedna z osób planuje tak zwany domek, to bardzo często pionem bandowym się ten domek atakuje. Jest to naturalna reakcja, ale żeby w pierwszym ruchu nie można było zachować jakichś pozorów, zagrać na przykład, nie wiem, E5, a potem A5. Cóż, Francuz gra sobie A5. No i tutaj Jan Niepomniaszczyk zagrał sobie E4. No i konsekwencja, moi drodzy, A4. Niebywała sprawa, że w dwóch pierwszych posunięciach pionek bandowy ruszył do akcji. No okej, i teraz goniec B2. Tak zagrać trzeba, bo jakbyśmy w ten sposób nie zagrali, to pionek by wybił i należałoby wybić tylko pionkiem z C. A tego nie chcemy, bo ta wieża byłaby tu zablokowana. Więc goniec zagra w ten sposób, bo po wybiciu odbijamy pionkiem z A do centrum i po wymianie wieżyczek spokojnie odbijamy. No i tak pozycja jest, powiedzmy, normalna, gramy sobie dalej. Taka normalna, nienormalna, powiedzmy. Czarne grają E6, o dziwo, najlepszy ruch w tym momencie według silnika. Nie wiem dlaczego, nie pytajcie mnie. Można grać tu zupełnie różnie, także. Ale teraz jest ciekawe zagranie ze strony białych, można powiedzieć. Bo ja bym na przykład tutaj białymi starał się grać skoczkiem, jakoś gońcem wychodził, może D4 i robił roszadę. Tutaj białe postanowiły wybić pionka na A4. Kiedyś, jeszcze tak powiedzmy 30 lat temu, jeżeli ktoś nam tutaj atakował pionkiem taką strukturę, to często tą strukturę się zostawiało, a szachy się tak szybko rozwijają i tak się zmieniły dynamicznie, że tutaj często tego pionka po prostu się wybija. Koniec, kropka. Chodzi o to, że jak wieża tutaj zbije, to jest na przykład ruch C4, z tempem atakujemy wieżę, a pionek z C4 zasłania atak na pionka E4. Czarne nie muszą oczywiście od razu odbijać i tak też się dzieje. Zostaje zagrany skoczek na F6. Generalnie zasada jest taka, jak nas na skrzydle biją, to my staramy się odpowiadać w centrum. Myślę, że D5 byłby jak najbardziej dobrym wyborem. No ale skoczek F6 zostało zagrane. E5 z atakiem, skoczek D5 do centrum. Naturalnie skoczek F3. Może kogoś dziwić, że goniec na B2 stoi i tutaj pionek go zablokował, ale to nie jest złe zagranie, dlatego że czarne będą musiały w jakiś sposób tymi pionkami wychodzić, szczególnie z pionkiem z D7, więc na pewno jakieś bicie tu może nastąpić. Prawie zawsze to następuje i goniec się cały czas później otwiera, więc to jest takie chwilowe zagranie, ale zawsze pionek na terytorium wroga to jest taka zakała mała dla przeciwnika, można powiedzieć. Skoczek zagrywa na B6 i skoczek C3. Naturalnie zaczęły grać się białe, a czarne, zobaczcie, ten skoczek zawędrował na B6, dużo temp straciły czarne, ale pozycja jest nadal taka, powiedzmy, w miarę w porządku. Nic tu się złego nie dzieje. Zostało zagrane właśnie D5, o którym wspomniałem, no i nastąpiło wybicie. Może niepotrzebnie z drugiej strony, ale z drugiej strony też z pierwszej strony tutaj goniec jednak jest silniejszy w tym momencie. Goniec wybił na D6 i goniec zagrał na D3. Niezwykle interesująca gra, muszę przyznać, jak tę partię obejrzałem, to zdziwiłem się strasznie, że przed pionka stawia tutaj gońca, ale już taki charakter pozycji, więc no tak sobie białe grają już na szybki rozwój. Oczywiście, moi drodzy, po gońcu D3, jakby tutaj skoczek wybił na A4, to wybijamy wieża, wybija i mamy goniec B5 z szachem i zbieramy wieżę, więc ten pionek jest jeszcze zatruty. Roszada ze strony czarnych, roszada ze strony białych, no i wygląda to już troszeczkę bardziej naturalnie. Skoczek z ósemki ruszył na D7. To też fajna reakcja, trzeba przyznać. Tutaj panowie wykazują się naprawdę niezłą twórczością, ale też dobrym zrozumieniem. Ten skoczek z D7 wskoczy fajnie sobie na C5, no i może zbić tutaj piona, oczywiście atakując też gońca, co jest
Coś, co oczywiście widać, że ten goniec jest teraz silną figurką, więc chcemy wymienić. Wiadomo, wieża E1, zawsze wolna linia i goniec ma zawsze furtkę. W razie czego. Właśnie skoczek C5 został zagrany i goniec sprytnie ucieka. Tak, tutaj taka mała roszada wieży z gońcem. Goniec D7. Można było oczywiście szybciej zbić już tego piona, ale jeszcze czarne atakują, przy okazji wyprowadzając figurę. No widzimy, że ten pionek nigdzie nie ucieka. Skoczek zagrywa na B5. Jeszcze wykorzystanie szansy i ten pionek podpierając skoczka pozwala mu tutaj zaatakować. Skoczek zbił na A4 i goniec zagrał na D4. No nie chcemy. Nie chcemy tego gońca oddać. Wychodzimy do centrum. Goniec zagrał na C6. Ok. No i bić na D6 czy nie bić, moi drodzy? No bić, trzeba bić. Para gońców po stronie białych, ale ta pozycja czarnych nie jest taka najgorsza. To według mnie jest około równości. Tutaj białe zagrywają wieża B1. No tak, myślę, że logicznie. Słabość pozostała na A2, trzeba przyznać. Na B7 wprawdzie też, ale widzimy, że goniec jednak podpiera, a A2 nie jest bronione. Ale to są może szczegóły jeszcze w tym momencie. Zostało zagrane E5 solidne i goniec na A1. To już widzimy, słuchajcie, sens wieży B1. I to tak ciekawie się ułożyło, bo wieża zagrała na E1, wpuściła gońca na F1, wieża B1 wpuściła gońca na A1. No cóż, figury niby wycofane, ale pamiętajmy, że gońce, nawet jak są wycofane, one już grają, one już tam coś atakują. Wieża E8. No i C4. Taki ruch przydaje się czasem do przełomu przez C5. F6 ze strony czarnych i D4. No oczywiście do centrum trzeba iść, trzeba atakować. Tu się nawet białe nie przejmują tym, że będzie zbicie na F3, hetman bije, pionek bije. Nic tu takiego złego się dla białych nie dzieje, a wręcz przeciwnie, białe by stały zdecydowanie lepiej. Z parą gońców w takiej pozycji, która się już bardzo otwiera. Skoczek zagrywa na C8. No posunięcie wycofuje tutaj tego skoczka. Takie posunięcie, nie wiem, czy się bym zdecydował. Z drugiej strony, co grać czarnymi, bo ten skoczek na A4 nie wygląda zbyt aktywnie, powiedzmy. Z jednej strony tak, ale on nie ma jakiegoś tam progresu, prawda? Więc tak sobie stoi na bandzie i patrzy. Może chce skoczka przerzucić na B6? Sprawdźmy. Białe na to nie pozwalają. I białe przychodzą do bardzo ciekawego zagrania, muszę przyznać. Posunięcie C5. Od razu tak agresywnie i tak wydaje mi się logicznie, no bo goniec tutaj już ma przestrzeń na C4 na przykład, a te pionki coś muszą ze sobą zrobić, bo zacznie tutaj zaraz, nastąpi za chwilę zbijanka tych pionów w centrum, co tutaj chcą to uczynić. Właśnie chcą uczynić to białe. Ok, jedziemy dalej. Czarne zagrały E4. Oczywiście, co by było po wybiciu i tak dalej, to moi drodzy, pamiętajmy, że po wymianie tutaj my zawsze odbijamy i odbijemy zawsze jednego piona. Gońce się otwierają i ta para gońców zawsze ma jakąś tam przewagę. Nastąpiło E4 i wtrącenie D5. Wtrącenie D5 to jest bardzo ważna kwestia. Pamiętajmy o wtrąceniach, nie dajmy sobie w kaszę dmuchać, jak będziemy grać w szachy, gdy jak nas atakują, nie musimy koniecznie uciekać. Kwestia przeliczenia. Tu D5 jest dobrym ruchem. Zauważcie, poszło bicie. I nawet jak tu będzie zbicie na G2, goniec bije i fajnie tam na diagonali sobie działa. Wieża wybiła na E1 i uwaga, 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 to był duży błąd. To był duży błąd. Jakbyśmy zagrali w tym momencie, moi drodzy, jakbyście zagrali? Zbijamy na E1? Oczywiście, że nie zbijamy, dajemy szacha tutaj na D5 i zobaczcie, król jest atakowany, a w następnym ruchu zbijamy tutaj na E1. Też jest oczywiście zasłona, ale zbijamy cały czas stępem, a nawet myślę, że na B7 można zbić i grozi dorobienie hetmana, zbicie figury, a potem odbicie na E6. Moi drodzy, król H8 zostało zagrane, wieża E1 i skoczek E7. Dlaczego na przykład tutaj czarne nie zbiły na C6? Nie wiem, nie wiem dlaczego nie zbiły, ja bym zbił od razu na C6 i w zasadzie tutaj białe stoją bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Zauważcie, że też pionek w ogóle nie zbije na G2, strata czasu może, chociaż aktywność jest tak ogromna, że ciężko cokolwiek tutaj dobrego zagrać czarnymi. Moi drodzy, skoczek zagrał na E7 i teraz białe zagrały spokojne hetman F7, znaczy spokojne zarazem i niespokojne, logiczny ruch, ale sprawdźmy, co mogłoby nastąpić zamiast hetman F7. Tutaj zadanie dla Was, można sobie zatrzymać film i pokombinować. To jest takie zagranie troszeczkę intuicyjne na ocenę pozycji dalszej. Oczywiście na krótkim czasie może to hetman F7 jest lepszym rozwiązaniem, takim praktycznym, ale jednak dla oka zawsze miłe jest poświęcenie oczywiście. Hetman zbił na E7 i zbijamy na
B7. Akurat atutem jest takim, że mamy tutaj dwa pionki złączone i te pionki mogą szybko maszerować do przemiany. Oczywiście to nie jest jeszcze takie łatwe. Na przykład skoczek wraca do obrony, tutaj jakieś B7 grozi wymiana, ale pamiętajmy, że dwa gońce to jest jednak przewaga za jedną wieżę. Goniec na przykład na D4 mógłby zaatakować skoczka. I powiedzmy po wybiciu na G2 można wybić na G2. Jeden szach tutaj nic nie czyni złego dla białych, gdy się z powrotem zasłaniamy. Grozimy wybiciem na C5, na D6. No piony dochodzą, raczej myślę, że intuicyjnie wszyscy widzą, że pozycja białych jest totalnie wygrana. Mam nadzieję, że wszyscy dostrzegają. Moi drodzy, poszło hetman F7. No i skoczek wybił na C6. I teraz następuje niesamowicie ciekawe i bardzo silne posunięcie. Łatwo się to analizuje, jak widzimy, jakie to są ruchy, ale proponuję zatrzymać się materiał. Piszcie w komentarzach swoje sugestie. Bądźmy tutaj rzetelni, piszmy, co byśmy teraz zagrali białymi, żeby uzyskiwać dalej przewagę, żeby na przeciwnika napierać. Jak ktoś zgadł, gratulacje, przybijam pionę. Moi drodzy, goniec na F6. Piekielnie silne posunięcie. Piekielnie silne posunięcie. Okazuje się, że nie można zbić hetmanem na F6, gdyż mamy wieża E8, bicie, bicie, hetman, mat. Wygląda to niezwykle fajnie. Po biciu tutaj na F6, jeżeli pionek wybija, co się dzieje, moi drodzy? Teraz proszę zgadnąć, co tu się może dalej dziać. Niezwykle pouczająca kombinacja. Kto zgadł? Bardzo dobrze, cieszę się niezmiernie, to znaczy, że tutaj jest dobrze. Moi drodzy, wieża E8. Poświęcenie wieży, o co chodzi? No musi bić hetman. I dajemy mata w pięciu posunięciach. Szach, jedyny ruch na G8 i ostatnia figura wchodzi do gry. Tutaj taki przyczajony mały tygrysek na C4, cyk. No i tutaj D5 trzeba się zasłonić, hetman F7 trzeba się zasłonić. To już jest oczywiście formalność. Bardzo prosty macik. Trzeba przyznać, Rosjanin tutaj fajnie to wykombinował. Zresztą ta partia i te figurki i pionki fajnie się też tak ułożyły. Po tym biciu hetman na F8 sobie cyknął. No i kulturalnie hetman B7. Zauważcie, że gońca nie można zbić, bo leci wieża. Wieża tutaj, przepraszam, tutaj pionek wybił na F6 i hetman na C6 odbił i skoczek na C5. Zobaczcie, po takiej wielkiej burzy okazuje się, że w materiale jest porówno, ale przewagę mimo wszystko ogromną mają białe. Dlaczego? Dlaczego? Po pierwsze, możemy teraz zbić pionka i już jest pionek więcej. Goniec w otwartych pozycjach jest nieco lepszy, ten skoczek no niestety nie spełnia jakiejś super roli. Goniec jest zdecydowanie lepszy, mimo że jest na F1, on za chwilę może wyjść na bardzo aktywną diagonalę. Wolna linia, król bezpieczniejszy przede wszystkim, tak to sobie ocenimy. I teraz pytanie, czy można zbić na A2? To jest kluczowy moment, bo jeżeli można byłoby zbić na A2, to jeszcze można powiedzieć, że czarne tutaj mogły coś by się ratować. Otóż nie można zbić na A2. Dlaczego? Moi drodzy, znowu jest pytanie do Was. Zatrzymujemy sobie filmik i szukamy rozwiązania. Ćwiczymy tutaj taktykę. Otóż znowu jest to samo. Wieża E8, ten sam motyw, niestety ten sam motyw. Po biciu zbijamy na F6 i dajemy znowu tutaj mata w ten sam sposób, co wcześniej. No cóż, nie można zbić pionka na A2. Pionek na A2 jest zatrutym pionkiem. Skoczek na D2. Skoczek na D7, uczmy się pól oczywiście. I teraz centralizacja hetmana z obroną oczywiście pionka. Napieramy tutaj na pionka D6. Skoczek na E5, kulturalne zaatakowanie skoczka i G3. Pamiętajmy o takich spokojnych ruchach. Zobaczcie, ten pionek broni, ogranicza skoczka. Ten skoczek po prostu nie ma żadnej gry w tym momencie. No i wieża zagrała na E7, to myślę, że już taka mała rozpacz. Myślę, że proste ruchy. Zobaczcie, król jest bezpieczny, goniec go broni. Wieża atakuje kolejnego piona. I tak naprawdę nie wiadomo, co tutaj można by było zagrać. Jeżeli na przykład wieża zagrałaby na D7, no to prosty plan marszu piona do pola przemiany. Myślę, że goniec tutaj bardzo pomaga, jeżeli pionek stałby już na A6. W tym momencie król zagrał na G7. Wieża kulturalnie wybiła. Koń E7, moi drodzy. Hetman E6, hetman F7. Równorzędnie tutaj czarne skapitulowały. No już zapisu partii nie było. To jest po prostu 1-0. Czarne chyba grając hetmanem chyba poddały. W sumie nie wiem, ale no ta pozycja jest totalnie przegrana, bo wystarczy na przykład wymienić, zagrać gońcem na C4. Dwa pionki więcej. Techniczna sprawa. Na tym poziomie myślę, że bez problemu tutaj sobie białe dają radę. Myślę, że bardzo interesująca partia. Fajne kombinacyjki powstały i zaskakujące A5, A4. No to zapamiętamy myślę, że na długo. Dzięki serdeczne za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.